120 nauczycieli polonijnych wzięło udział w konferencji Wschód-Zachód łączy nas Polska. Zjazd pedagogów po raz czwarty został zorganizowany w Ostródzie. Podobnie jak w poprzednich latach, spotkanie miało na celu omówienie wspólnej platformy edukacyjnej oraz przedstawienie problemów, z jakimi boryka się grono pedagogiczne. Tegoroczna edycja zaowocowała wypracowaniem postulatu dotyczącego zrównania szans do nauki języka poprzez udzielenie odpowiedniego wsparcia, nie tylko finansowego. Ponadto diagnozowano edukację polonijną w XXI wieku, zarówno w krajach, w których mamy stosunkowo młodą emigrację, oraz w takich, gdzie Polonia jest obecna od kilku czy kilkudziesięciu lat. Więcej na temat zjazdu nauczycieli polonijnych po fleszu tygodnia. Nauczyciele, którzy brali udział, biorą udział w zjazdach, mają konkretne postulaty, o których chcą rozmawiać. Te postulaty, wyszło ich kilkadziesiąt. Chciałbym, żeby po pewnym uporządkowaniu zostały zaprezentowane przedstawicielom poszczególnych ministerstw i żeby oni oraz organizatorzy tego zjazdu, żeby zastanowili się, w jaki sposób je zrealizować. Dziesiątego maja odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Działdowskiego, podczas której wręczono statuetkę i nadano tytuł osobowości powiatu działdowskiego. Kapituła nagrodziła Jerzego Stępnia. Jerzy Stępień był senatorem pierwszej i drugiej kadencji, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a później jego prezesem. Był współzałożycielem Solidarności w regionie świętokrzyskim. Pierwsza statuetka trafiła w ręce Michała Boniego. Kapituła konkursu w tym roku postanowiła przyznać nagrodę osobie, która od wielu lat wspiera struktury samorządów lokalnych. Zawsze człowiekowi sprawia przyjemność, jak go dostrzegają, widzą efekty pracy. Jeśli to się jeszcze na dodatek dzieje daleko od miejsca mojej takiej bieżącej aktywności, no to sama przyjemność. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę inicjatorów referendum na postanowienie komisarza wyborczego w Olsztynie. Przypomnijmy, komisarz odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w Nidzicy w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej, gdyż według niego inicjatorzy nie wywiązali się z przepisów. Temat wraca niczym bumerang. 9 maja nowa grupa inicjatywna, w skład której wchodzi 8 osób, a pełnomocnikiem jest Andrzej Nikowski, złożyła wniosek o przeprowadzenie referendum i na swój koszt wydrukowała 50 egzemplarzy obwieszczenia. Teraz Urząd Miejski ma je wywiesić na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy. Ja za bardzo polityką się nie interesuję i nie wiem tak na bieżąco, co tu się dzieje nawet. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie był gospodarzem spotkania pod nazwą Wspólne cele, wspólne działanie i integracja. To już trzecia okazja do konsolidacji żaków z regionu Warmii i Mazur. Poprzednie edycje odbyły się w Działdowie i w Olsztynie. Przedstawiciele środowisk studenckich z zazdrością patrzą na działalność organizatorów tegorocznej konferencji. Słuchacze z Perły Mazur mają w ręku atrybut godny pozazdroszczenia. Własną gazetkę Hamak, ale nie tylko. Pięknie funkcjonuje sekcja plastyczna, sekcja malarska. Rękodzieła artystycznego. No, przed chwilą widzieliśmy piękny pokaz poloneza w wykonaniu studentów trzeciego wieku. Tego może im też pozazdrościć, bo w Działdowie nie mamy takiej sekcji, chociaż od tego roku akademickiego rozpoczęły się zajęcia zumby dla słuchaczy UTW w Działdowie. Pewna nowinka. Podpatrzyłem również, że koledzy studenci UTW Ostróda wydają własną gazetkę. Ukazuje się wprawdzie nieregularnie, nazywa się pięknie Hamak. Jest to pomysł, który być może skopiujemy w Działdowie. Od 1 lipca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach. Głównym założeniem ustawy jest uświadomienie społeczeństwu, że każdy z nas odpowiada za wspólną gospodarkę odpadami. Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna ogłosił już przetargi dla firm, które chcą obsługiwać dane rejony. Tymczasem termin składania deklaracji, pierwotnie wyznaczony na 25 kwietnia, ze względu na niewielką liczbę złożonych dokumentów, został przedłużony. Kilka dodatkowych dni wystarczyłoby wielu ze spóźnialskich naprawiło swój błąd. Niezłożenie deklaracji będzie skutkować opłatą wyliczoną na podstawie stawki za odpady zmieszane.
bo wiemy, nie wiemy, czy ktoś deklaruje segregowanie odpadów, czy też nie. A ta stawka wynosi 16 zł od osoby, czyli w stosunku do ilości odpadów segregowanych ona jest dużo wyższa o 70% przynajmniej. Dlatego też jest to bardzo mobilizujące, żeby ci, którzy nie złożyli deklaracji, jeszcze złożyli w najbliższych dniach. My gdzieś za dwa, trzy tygodnie przystąpimy do weryfikacji i właśnie do przygotowywania deklaracji, właśnie tych decyzji wykonawczych. Od 3 do 15 maja trwały szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja odbywała się za pomocą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii prosi, aby ich nie podnosić i nie niszczyć. W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt weterynarzowi. Natomiast gdy środek dostanie się do oczu, jamy ustnej czy nosa, należy te miejsca przemyć wodą z mydłem, a najlepiej zgłosić się do lekarza. To pozwala na całkowite wyeliminowanie wirusa wścieklizny, ponieważ od 2008 roku nie było przypadku stwierdzenia czy też podejrzenia występowania wirusa wścieklizny na terenie powiatu niedzickiego. Niż demograficzny to problem, z którym wiele polskich placówek musi się zmierzyć. Władze samorządowe oraz dyrektorzy szkół podejmują działania służące przetrwaniu tego trudnego okresu. Dlatego specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ostródzie zorganizował dzień otwarty. Chętni mogli zwiedzić klasopracownie, pomieszczenia przystosowane do rehabilitacji czy obejrzeć sprzęt dydaktyczny. W tym roku dla uczniów klas zawodowych nowością mają być darmowe kursy na prawo jazdy. Czy działania promocyjne placówki przyciągną odpowiednią ilość uczniów, okaże się niebawem, bo jeżeli chodzi o zwiedzających, frekwencja była zdecydowanie za niska. Udostępniamy zarówno logopedę, udostępniamy psychologa, pedagoga, rehabilitanta, także fizjoterapeutę, także no, jest komfort taki, że każdy rodzic mógłby przyjść i tutaj po prostu uzyskać od nas informacje i wiedzę. W Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej udział wzięło 17 uczniów powiatu działdowskiego. Uczniowie musieli rozwiązać test, a później poprawnie udzielić pomocy podczas 6 stenek sytuacyjnych. Sędziowie oceniali szybkość rozwiązywanego zadania, jego poprawność i komunikację wśród drużyny. Z zadaniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród szkół podstawowych najlepiej poradzili sobie uczniowie działdowskiej trójki. Wśród gimnazjów pierwsze miejsce zajęło gimnazjum w Burkacie. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwycięstwo odniosła drużyna z zespołu szkół numer 1. W Działdowie. Nie możemy przejść obojętnie obok człowieka, który potrzebuje tej pomocy. Musimy się zorientować, co się stało, musimy rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy, poprosić kogoś, jeśli jest obok, żeby wezwał karetkę pogotowia, poinstruować, co ewentualnie się dzieje, ale pierwszej pomocy zawsze musimy udzielić. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że przy najlepiej działających służbach medycznych, służbach ratowniczych, nie mamy takiej możliwości, żeby w minucie znaleźć się od razu przy człowieku, który potrzebuje pomocy, prawda? Natomiast każdy z nas, przechodzień, czy to jest młodzież, czy starszy człowiek, ktokolwiek, znajdując się na miejscu zdarzenia, na ulicy, na stadionie, na chodniku, udziela tej pomocy od razu. Ostrudzki amfiteatr stał się areną zmagań amatorów, jak i mistrzów brydża sportowego. Dla laików jest to zwykła gra karciana. Jednak bez dobrej pamięci, odpowiedniej strategii oraz znajomości elementów prawdopodobieństwa o wygranej można zapomnieć. Brydż to gra, która pozwala każdemu z zawodników na rywalizację jak równy z równym, nawet z mistrzem świata. Polska od przeszło pół wieku należy do światowej czołówki. Turniej w Ostródzie, mimo licznie wypełnionej sali, nie był najliczniejszym w historii miasta. Organizatorzy dopatrują się problemów w kalendarzu wojewódzkich zmagań. Na początku maja jest bardzo dużo tych turniei i one się odbywają po całym województwie. No ten jest rangi wojewódzki, już nie wiem, jakoś tak ludzie po tym graniu już od 1 właściwie maja, to troszeczkę mają termin, trochę nie wypalił termin.
Tydzień po obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowano w Ostródzie biegi uliczne. Po raz 23 na uczestników w różnych kategoriach wiekowych czekała specjalnie przygotowana trasa. Główna rywalizacja na dystansie 5000 metrów upamiętniała honorowego obywatela Ostródy, medalistę Igrzysk Olimpijskich w Rzymie Zdzisława Krzyszkowiaka. Ostródzkie biegi na przestrzeni lat cieszyły się zmiennym zainteresowaniem. Na szczęście od zeszłego roku organizatorzy dostrzegają tendencję wzrostową. Doskonała promocja zdrowego stylu życia, tak jak już cały czas chcielibyśmy promować ten zdrowy styl życia. Tutaj jest właśnie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną właśnie współpracujemy, razem promujemy ten zdrowy styl życia i tak jak cały czas powtarzamy, bieganie staje się coraz popularniejsze w Polsce. Myślę, że też jest to taki zdrowy trend. Stadion w Działdowie tętni życiem, tym razem za sprawą lekkoatletów. Zawodnicy przy pięknej pogodzie poprawiali swoje małe rekordy życiowe. Czwórbój został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych. I tak w klasyfikacji dziewcząt bezkonkurencyjne okazały się uczennice placówki z Lidzbarka Welskiego. Wśród chłopców tytuł mistrzowski wywalczyła działdowska trójka. Sportowcy z tych placówek będą reprezentować powiat na mistrzostwach województwa. Na czwórbój lekkoatletyczny składają się cztery konkurencje: bieg sprinterski na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową i bieg średni na dystansie 600 metrów. Z tego co wiem, są to mistrzostwa powiatu, którego głównym organizatorem jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy pod przewodnictwem pana Henryka Przybyszewskiego. Będą zespoły z Działdowa, będzie zespół z Lidzbarka, będzie zespół z Iłowa i prawdopodobnie gościnnie zespół z Dąbrówna. Drogie panie, wkrótce w Ostródzie będą przeprowadzane bezpłatne badania mammograficzne. Jeżeli jesteś w wieku od 50 do 69 lat i od 2 lat nie miałaś wykonanej mammografii, nie ma nad czym się zastanawiać. Mammobus będzie stał na placu Tysiąclecia w dniach 23-24 maja. Pamiętaj o rejestracji. Telefon 42 254 64 10 lub 517 544 004. Od dnia 24 maja do 30 maja będzie trwał również Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Chcemy w tym czasie po prostu przypominać polskim kobietom, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest zdrowie, jak ważne jest dbanie o siebie. Przypominamy i zachęcamy do oglądania kalendarium mazurskiego. Za naszym pośrednictwem możecie dowiedzieć się Państwo, co, gdzie i kiedy się dzieje. Informujemy o wydarzeniach na terenie Ostródy, Działdowa, Nidzicy, Susza, a także Iławy, Lidzbarka, Morąga i Szczytna. Emisja programu ma miejsce wraz z początkiem tygodnia. Kalendarium mazurskie to także okazja do rozdawania wejściówek na imprezy. Organizatorów zapraszamy do współpracy, a widzów do śledzenia każdego odcinka. Informacje zawarte w programie są na bieżąco aktualizowane w kalendarzu na stronie www.telewizjamazury.pl.